Monika Stachowska, witam wszystkich. Chciałabym tutaj zadać parę pytań naszym reprezentantkom. Oprócz tego, że grają w piłkę ręczną, są również stylistkami. Gosia, stylistka fryzur. Tak, tak, interesuję się tym od niedawna. Zresztą kibice chyba zwrócili uwagę, iż wachlarz mojego uczesania ostatnio uległ rozbudowaniu. Na razie rozbudowałam moją kosmetyczkę o krem Nivea. Walczę o krem do rąk, ale niestety jest on nieosiągalny w Pruszkowie. Jeżeli chodzi o Alinę, to na pewno będziemy szukać jakichś lakierów, tudzież tych podkładów, ponieważ mam ostatnio problemy z cerą. Ja jestem jeszcze młoda i mogę mieć problemy z cerą. Alinko, jak ty masz zamiar skupić się na piłce ręcznej, nie myśląc o problemach z cerą? Jest to bardzo ciężkie, ponieważ cera, nie mogę spać przez to, ale w związku z tym... Czy zamierzasz, może ja ci ułatwię, czy zamierzasz korzystać z solarium? Żeby wysuszyć? Czy chodzi też o to, żeby usunąć ten zielonkawy odcień? Zielonkawy odcień nie tylko z twarzy, ale również z nóg oraz z rąk, ponieważ przy białych koszulkach wygląda to bardzo nieestetycznie. Ale Alina na pewno ma jeszcze tutaj troszeczkę czasu, znajdziemy jakieś solarium w Pruszkowie. Drugie panie, zostawmy te takie kobiece tematy. Jedziecie na Mistrzostwa Europy, jak to każdy prawdziwy dziennikarz musi zapytać. No i jak? I jak będzie? No do przodu. Byle do przodu i hura bura. Dziękujemy. Monika Stachowska z Torunia. Pozdrawiam.